Ja po prostu nie mogę uwierzyć, że już jest prawie listopad. Wychodzi na to, że już za sekundę będę płakała za wiosną i będę na nią czekała. Ale... Dzień dobry! Nazywam się Justyna i witam Was w kolejnym filmiku ulubieńcach. Tak, ulubieńcy października. Bez jaj. Jak zwykle przychodzę do Was z 5 kategoriami. Wracaj. 5 kategoriami. Z ulubionym kosmetykiem, ulubioną rzeczą do jedzenia, ulubioną książką, ulubionym filmem, ewentualnie serialem i takim dodatkowym bonusem, który się nie mieści w poprzednich kategoriach, albo się powtarza. Zaczynamy, Krzysiu, od czego? Zaczniemy od serialu. I powiem Wam, że na ten serial natknęłam się przez przypadek, bo nie wiem, czy subskrybujecie, czy lajkujecie, czy macie polubioną stronę Netflixa na Facebooku. Jeżeli nie, to bardzo polecam, bo Netflix ma najlepsze, najzabawniejsze i najfajniejsze kampanie reklamowe, takie social mediowe. Tak to się mówi? W sieci od grudnia, w grudniu tak, od grudnia będzie dostępny serial Ty. Tytuł serialu Ty. I ja go sobie wygooglałam na necie. Mega! Jest, słuchajcie, tak czadowy. Gra w nim aktor, który grał w Plotkarze, tego, wiecie, Sireny van der Rutsen, ziomalka tego chłopaczka, chłopczyka. Jak on mówiła? Chłopczyk? Chłopak? Wiecie, jak to chodzi? Tak właśnie ten. Serial jest naprawdę przekozacki. Nawet nie wiem, jak to określić. Jest, znaczy w ogóle jest trochę przerażający w odniesieniu do social mediów, ale... No po prostu mega polecam. Nie chcę za bardzo spoilerować, ale powiem Wam, co ciekawe jest w tym serialu, że tak naprawdę połowa z tych 45 minut, 40, to jest narracja. On jest po prostu narratorem tego filmu i przez połowę czasu po prostu tylko coś tam, wiecie, mówi. No nie, no w ogóle musicie zobaczyć, jest, tak się pobierałam. Naprawdę przekozak. Drugim ulubieńcem będzie książka. W tym miesiącu, i żeby było jasne, ja ją czytałam przez chyba 3 miesiące. Krzysiu! No co ty robisz? Niszczysz moje... No jak teraz ci pozwalam to nagranie? Chodź, Tę książkę czytałam jakieś 2-3 miesiące, mniej więcej. Mało tego, kupiłam ją rok temu, ale zważywszy na to, że jest tak gruba, nie wiem. Niestety, ale... Nie jestem jakimś takim książkowym freakiem, wiecie, o co chodzi, że każdą wolną chwilę spędzam na czytaniu. No nie, trochę mi wstyd z tego powodu. Krzysiu! No tak nie jest. Niemniej jedno, książkę. I zaczęłam ją czytać, słuchajcie, chodź tutaj, chodź tutaj. Zaczęłam ją czytać jakiś rok temu. I przez to właśnie, że jest tak gruba, no zwyczajnie odłożyłam ją na półkę, zajęłam się czymś innym, innymi książkami. Wiecie, jak jest, znacie temat. To znaczy, myślę, że znacie. Jeżeli jesteście mamami, to na pewno znacie. Bo po prostu nie ma czasu, człowiek się, wiecie, wychodzi z tej fazy czytania, bla, bla, bla. I wróciłam do niej po tym, jak mnóstwo, ale to mnóstwo dziewczyn na Instagramie, tak by the way, tu jest nazwa mojego Instagrama, napisało mi, że ta książka jest po prostu genialna. I ona jest naprawdę genialna. To jest Małe życie Hania Yanagihara. Przepraszam. Jest naprawdę fantastyczna. To jest w ogóle historia czterech przyjaciół, którzy próbują ułożyć sobie życie w Nowym Jorku. Przeczytam Wam tylko... przeczytam Wam tylko szybko blurba z tyłu. Arcydzieło. Nie dlatego, że spełnia w przewrotny sposób nasze marzenia o wielkiej, mocnej narracji, ale dlatego, że przekonuje, że ani miłość, ani przyjaźń nie chronią nas przed cierpieniem, które jest niezbywalną częścią życia. Jeżeli nie przeraża Was to, bo mnie takie rzeczy, takie grubości książek przerażają trochę, to koniecznie sięgnijcie po tę książkę, bo jest naprawdę piękna. Wzruszająca, bardzo poruszająca, fantastyczna i czuję się taka dumna, że ją przeczytałam. Trzeci ulubieniec to jest ulubieniec kosmetyczny. Jezus! Krzysiu! Nie, nie chcę, że się boję, że tutaj... Boże. Są dwie firmy, które jeżeli płaciłyby mi po złotówce za każdym razem, kiedy ja o nich mówię, to byłabym bogata. Albo chociaż kupiłabym sobie
Golden Goose, o których tak marzę, ale luz, spoko. To serum jest cudowne. To jest taki kosmetyk, do którego się zwyczajnie wraca. Można, wiecie, próbować innych, testować innych, innymi się na chwilę zachwycać, ale to jest coś, Krzysiu, please, po prostu fenomenalnego. To jest olejek, ja go stosuję na noc. Warto też zaznaczyć, że ja mam cerę mieszaną i pomimo tego, że moja cera jest mieszana, ja rano nie wstaję z masakrą, wiecie, taką tłuszczową na czole czy na nosie. Nie. Po pierwsze, ten olejek pachnie tak, że chce się go zeszyć. Po drugie, jest on, patrzcie, dosłownie, ja daję dosłownie chyba 3 kropelki na noc. Ej! 3 kropelki na noc. Smarowuję. O! To Filip. To serum stosuję tylko samo, jako jedno. Nie stosuję już na niej w ogóle kremu. O Boże, skóra jest piękna, nawilżona, rozświetlona i jest po prostu fantastyczna. W ogóle ja tą firmę totalnie, totalnie kocham. I to serum macie dostępne w 2 pojemnościach. Oczywiście wiadomo, że lepiej jest kupić to większe, bo wychodzi taniej. Mało tego, to małe starczyło mi chyba na 2 czy 3 miesiące. To też jest godne uwagi. Czwarty ulubieniec. Ulubiony, czyli jedzenie. I słuchajcie, to jest niesamowite. Ja naprawdę kiedyś to danie jadłam codziennie, ale wiecie, no tak jest. Później mi się znudziło, zaczęłam mieć inne rzeczy i w końcu znowu do niego wróciłam, czyli tofucznica. Biorę pół kostki naturalnego tofu, rozgniatam je widelcem i mieszam z przyprawą. Można oczywiście użyć osobno papryki, papryki wędzonej, kurkumy, czarnej soli, ale ja używam mieszanki, bo tak jest mi po prostu wygodniej. Wrzucam to wszystko na patelnię razem z garścią szpinaku i z garścią pomidorków koktajlowych. Mogą być też zwykłe pomidory, mogą być pieczarki, może być kukurydza, papryka, co tylko chcecie. I to wszystko chwilę przesmażam. Dodaję też odrobinę wody, ewentualnie mleka roślinnego i dalej smażasz. Wszystko będzie takie w miarę mięciut. Na koniec posypuję już na talerzu gotową tofucznicę, posypuję prażonym słonecznikiem i tyle. Jem z kanapkami z awokado i to jest tak dobre, tak pyszne i tak wartościowe, że szok. Ostatni ulubieniec, czyli dodatkowa taka kategoria i to będzie także serial, bo uwaga, zaczęła się jesień. Tyle czasu już nie spędza się na dworze i zwyczajnie człowiek ma ochotę na oglądanie seriali. Przynajmniej ja mam ochotę na oglądanie seriali. Ten serial znajdziecie oczywiście na Netflixie i nazywa się Elita, tak? Elita? Szkoła dla elit? Elita? Elita. Serial, w którym głównymi aktorami są aktorzy z serialu La Casa de Papel. Boże, jak ja nic nie pamiętam. La Casa de Papel, czyli domek z papieru, domek z kart. Domek z papieru, domek z kart jest innego. Fantastyczny. Trochę przypomina mi 13 powodów, bo jest to taki bardziej jednak serial chyba młodzieżowy, ale naprawdę bardzo dobry, trochę psychologiczny, trochę kryminalny, sensacyjny, bardzo, bardzo, bardzo wciągający. Ja powinnam chyba zrobić 6. kategorię dla Krzycha. Co nie, Krzysiu? Bo trochę dzisiaj go poniosło. Niemniej jednak bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że ulubieńcy października Wam się spodobali. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach o jakichś Waszych ulubionych serialach, książkach, kosmetykach, wszystkim, 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 bo wiecie, po to tu jesteśmy, po to ja się dzielę z ulubieńcami, żebyście Wy też mi mogły napisać, co warto sprawdzić, co się u Was sprawdza, co jest fantastyczne, czego jeszcze nie znamy. Tak. Koniecznie dajcie kciuki w górę i subskrybujcie nasz kanał. Będzie nam bardzo miło. Dzień.